Cześć wszystkim. Dzisiaj wyniki konkursu, w którym do wygrania były te oto dwie kamery plus uchwyt narożny. I sam jestem zdziwiony, że tak szybko kilka osób podesłało odpowiedzi na 40 pytań, które miałem przygotowanych. Czyli trzeba było znaleźć zdjęcia w moich filmach i napisać tytuł filmu oraz czas, w którym to zdjęcie się znajduje. Tak jak już wspomniałem, na filmie ja nie będę się przyczepiał do sekundy czy tam dwóch sekund, a niektóre filmy daną klatkę zawierały nawet i w czterech sekundach. W każdym razie przechodzimy do komputera, i teraz, jak widzicie, jest już zakończony. Sortowanie mam od najnowszych, czyli na samej górze mamy komentarze, które już później zostały dodane, a w konkursie było kto pierwszy ten lepszy, więc na sam dół, na samym dole będą osoby, które pierwsze dodawały komentarze. I teraz mamy użytkownika Grzego Lenz 3309 i to była pierwsza osoba, która podesłała rozwiązanie, ale jeszcze nie na wszystkie 40 pytań. Więc widzicie tutaj. Zdjęcie 1, potem przeskoczył do 3, no i tak myślałem, że będziecie właśnie robić, że w poniedziałek doda kilka osób wtorek, ale nie spodziewałem się, że jeszcze w niedzielę znajdą się osoby, które rozwiążą wszystko. W każdym razie następna osoba widzicie Maxcams Monitoring podesłał, biorę udział w konkursie i podesłał tutaj 40 odpowiedzi, czyli ja już myślałem, że tak naprawdę jest. Po konkursie okazało się, że ten użytkownik zrobił w jednym miejscu błąd. Już pokazuję, gdzie. Mam tutaj przygotowane wszystko. I zobaczcie: MaxCam Monitoring zrobił w 36 zdjęciu błąd. Tylko jeden błąd zrobił, ale błąd to błąd, niestety. Nie mogę tego uznać. I on tutaj stwierdził, że to zdjęcie już pokazuję, które 36. Jest właśnie z 6 minuty 27 sekundy. Natomiast ja pobierałem to zdjęcie z 5 minuty 31 sekundy. Już pokazuję jaka jest różnica. W tym miejscu ja miałem ściągawkę przygotowaną. I teraz przechodzimy do filmu i zobaczcie. Jest 5:31 i zobaczcie tutaj na godzinę oraz datę. Czyli mamy datę w pełni 10 listopada 2019 i jeszcze widzimy godzinę 19: 20 ileś tam, tak? Natomiast jeżeli byśmy obstawili, tak jak Maxcam monitoring obstawił 6:27, to zobaczcie. 6:27. To w ogóle nie mamy tutaj widocznej godziny, czyli to na pewno nie było to. No tutaj akurat na tym zdjęciu nie można było się wywalić. A jednak tutaj tego użytkownika mamy już załatwionego niestety, nie mogę tego zaliczyć. Następnie Rekrut 0007 No tutaj, jak widzicie, pierwsze zdjęcie, potem drugiego nie dodał, eee, później coś jeszcze. No 32-33, więc tutaj nawet nie ma co sprawdzać. Następnie eee, Aleksandr Hi biorę udział w konkursie, i właśnie, zobaczcie, nie miałem żadnej wiadomości od niego, i niestety dużo osób, znaczy dużo. Kilka osób podesłało ten komentarz, że biorę udział w konkursie, w którym do wygrania są dwie kamery midline. Natomiast ja nie otrzymałem komentarza konkursowego, a już mówię dlaczego. Trzeba było w takiej formie to napisać, oczywiście bez tych linków na końcu, ponieważ to była moja ściąga, ale jeżeli nazwa zabierała jakiś link, na przykład ozikam.pl, to czasami mogło się zdarzyć, że YouTube to blokował. Dlatego też niektórzy mieli problem z dodaniem tego komentarza konkursowego, ponieważ YouTube to automatycznie blokował, i ja tego nie widziałem. I pod tym waszym komentarzem, ja pisałem, że nie otrzymuję od was yy, komentarza konkursowego. No i po którymś razie ktoś tam napisał do mnie maila, to powiedziałem, że trzeba właśnie te linki wyciąć, ale nie powinienem tego robić, ponieważ właśnie to też jest dodatkowe utrudnienie. Jednemu się udało, drugiemu nie, ale mniejsza większość. OK, i następnie szukamy. Biorę udział i tak samo zobaczcie. Nie dotarła do mnie wiadomość. Natomiast tutaj ten użytkownik, za którymś razem dodał ten komentarz konkursowy, więc ja go później otrzymałem. Bo zobaczcie, wysłał ponownie. Coś pokombinował, pousuwał i dodał. Następnie 18 godzin temu, ala, ale zobaczcie, ona dodała to później, bo. Normalny komentarz biorą udział w konkursie 22 godziny temu, więc ten jeszcze nie biorę pod uwagę. Zaraz wam powiem dlaczego. O, 22 godziny temu. I ten komentarz był też najstarszym komentarzem, czyli drugim po maksie, który odpowiadał na te 40 zagadnień, czyli trzeba było tych 40 zdjęć rozwiązać, gdzie one były. I tak. Jeżeli mówimy o tym użytkowniku, faktycznie. 40 podesłał, ale błędy były w 34 zdjęciu, i w 36, tak jak u maksa w 36. Więc w zdjęciu 34 czas tutaj podał ten użytkownik, a ja będę mówił bezosobowo w 34 czas 23,01, a powinien być 22,57 do 59 też bym zaliczył, nie byłoby problemu. Natomiast 23,01 niby niedużo, tak. Ale różnica była kolosalna, już wam pokazuję dlaczego. I zobaczcie. 21 42 i 55 sekund. I teraz jeżeli weźmiemy tutaj nawet przeskoczymy do 23 8 9 23. Zobaczcie. Widzicie, jeszcze jest 23,00, a tutaj już jest 56 sekunda. Natomiast ten użytkownik podał 2301, czyli już była zupełnie inna godzina. Co prawda w sekundach, ale była inna godzina, więc ok, można by było się sprzeczać, że nieduża różnica, natomiast była to, i tutaj już by ktoś mógł to negować. Natomiast tutaj jak widzicie, tak samo jak Max 627 a powinno być 5.31, więc tak czy inaczej. W tym drugim zdjęciu w ogóle zupełnie inna minuta filmu była podana przez użytkownika, a inna minuta powinna być tak naprawdę podana. Więc no niestety, sorry, ale też nie zaliczam tego. I następnie. I widzicie, tutaj jest 22 godziny temu, i ona później poprawiła, ponieważ jak widzicie, ja podałem jej, że ma dwa błędy. Tak, podawałem ludziom, ile mają błędów. W komentarzu i musieli to poprawić. Natomiast tutaj ten użytkownik później poprawił 18 godzin temu, czyli po, jak, po kilku godzinach ten użytkownik dodał ponowny swój komentarz, i ten komentarz jest jak najbardziej poprawny. On już ma wszystkie poprawne odpowiedzi, natomiast niestety był on za późno dodany. Bo zobaczcie, czyli 18 godzin temu, a tutaj patrzymy. 22 godziny temu. Następnie sprawdzamy. Mamy. Grzegorz Sorry, jeżeli wymawiam źle kogoś tutaj nick, to, to niestety. Też nie dodał zdjęcia drugiego, więc tutaj nawet nie ma co patrzeć. Następnie biorę udział i tutaj sorry, ale nie mam wiadomości konkursowego. Było tego sporo. Zdarzało się bardzo dużo użytkownikom, że właśnie Podawali, tutaj biorą udział w konkursie, ale nie otrzymywałem od nich tego komentarza konkursowego. Ze względu właśnie na błędy, które tam wynikały z linków. YouTube tego nie przepuszcza, więc to trzeba było się domyśleć. No ale ja też odpisywałem. W każdym razie, następny. Hi. On podał 40 odpowiedzi i mieliśmy niestety błędy. Już pokazuję. Hi. Miał w piątym i w 40 błąd. W 5. patrzymy, w piątym podał 1426, zobaczy, 14,25, a tu już jest czwarta sekunda, więc 14,26 piąta sekunda, a na zdjęciu tutaj była trzecia sekunda, więc to zupełnie nie ta minuta filmu. Dokładnie to była 20 minuta 9 sekunda tego filmu. Czy tam 8, to też pewnie bym zaliczył. Więc tutaj pomyłka 1 i tutaj było na ostatnim zdjęciu również pomyłka, ponieważ tutaj napisał 14:34, a powinno być 14:16. Patrzymy 40 zdjęcie. O tutaj. zobaczcie było przybliżone 50 km na godzinę i on podał 14:34. To w żaden sposób nie pasowało. 14 34, nawet weźmiemy 2, 25 km. Zobaczcie, 33, 34, jest 50, ale nie ma takiego przybliżenia. Zobaczcie, widzicie, tutaj miałem zdjęcie przybliżone. Nawet jeżeli weźmiemy sobie na więcej, 50. zobaczcie, 36, dopiero 37 miałem przybliżenie. No, ale jeżeli ktoś by podał 16 bądź też 15, to by było OK. Zresztą bardzo dużo osób, podając swoje wyniki, różniły się sekundami z tymi, które ja miałem, ale to było normalne, bo tak jak już wspomniałem, są tam też milisekundy. Jeżeli to była tam sekunda różnicy, to w ogóle nie patrzyłem na to, bo wiedziałem, że zdjęcie będzie prawidłowe, tak. Natomiast tak jak mówię tutaj ten użytkownik miał dwa błędy niestety, więc tu odpadł. Następnie, tu widzicie e, Bizon podał zdjęcie 1, znowu 2 nie mamy. E, 20 30 31 32, więc tutaj nawet nie ma co patrzeć. Następnie Trigger Official e, tutaj podał jak najbardziej 40 odpowiedzi, ale niestety zrobił dwa błędy. On tam bodajże chyba 3 nawet zrobił błędy, ale już mi się nie chciało sprawdzać więcej. Po prostu na siódmym i ósmym widziałem dwa i to były po prostu przez pośpiech, błędy przez pośpiech. Szybko, szybko, bo on tutaj podał czas trwania filmu zamiast czas tego zdjęcia. Więc tutaj podał czas filmu, ile trwał ten film, ponieważ, zobaczcie, jak macie film, to widzicie tutaj w tym miejscu 6,28, łamane na 22,44 i on zamiast ten pierwszy czas podał ten drugi czas. No, ale niestety, regulamin to regulamin. Jest zły czas, jest zły czas podany. Więc tutaj niestety, ale też nie mogę zaliczyć tej odpowiedzi. I to jest widzicie 19 godzin temu. Następnie Jacek. I Jacek, 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 Jacek podał 40 odpowiedzi. I zobaczcie, 19 godzin temu. 18 godzin temu podała Ala, czyli ten użytkownik podał później. Czyli 18 godzin temu, czyli później niż, niż ten użytkownik Jacek D. I oficjalnie ten użytkownik Jacek D wygrywa. Sprawdziłem wszystkie jego 40 odpowiedzi i są poprawne, jak najbardziej. Później też tutaj ten użytkownik podał poprawnych odpowiedzi 40, no ale niestety, tak jak już wspomniałem, kto pierwszy, ten lepszy. Więc. Jacek D moim zdaniem wygrywa. Sprawdziłem tutaj wszystkie filmy, wszystko się zgadza. Gratuluję. Odezwij się do nas i te kamery wędrują właśnie do ciebie. Za wzięcie udziału jak najbardziej dziękuję wszystkim. Już idzie do mnie kamera, też line, którą będę testował na jakimś filmie i też będzie przeznaczona na konkurs, więc te osoby, które nie wygrały, być może wygrają w następnym filmie. Warto subskrybować kanał i warto ustawić sobie dzwoneczek, żebyście dostali powiadomienie o właśnie jakimś filmie moim, ponieważ ten format, kto pierwszy, ten lepszy, spodobał mi się. I być może następny konkurs zrobię podobny, czyli będzie liczyć się szybkość dodania komentarza. Więc miejcie się na baczności. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!